spontaniczne, ale, ale jestem tutaj. Jestem i ustawiam na statywie telefon i już działamy. Tak, dajcie mi proszę chwilkę, rozgrzewajcie się. Róbcie, słuchajcie, albo delfinki, albo słuchajcie, zróbcie sobie pajacyków, nie wiem, 50, jakieś wyskoki, przeskoki, przysiady. Róbcie coś proszę, bo no ja muszę tutaj to ustawić do końca, ok? Człowiek gdzieś tam ręce troszeczkę mi zadziałały dzisiaj bez udziału głowy i po prostu no wyszło jak wyszło, ale już wam się tutaj do tego wszystkiego zabieram, żeby było fajnie. Jakoś się dziwnie dzisiaj stresuję, nie wiedzieć czemu, ale to tak dzień dniowi nierówny i tak już po raz kolejny mi się telewizor tutaj też psikusa robi, także dzisiaj dzień psikusów. Już się szykuję, mam nadzieję, że jesteście. Dajcie mi chwileczkę, proszę was, 2-3 minutki i zaczynamy. Pomiń reklamę. Jedziemy wakacyjne poślady w tle, więc motywacja dodatkowa. Zaraz sprawdzę, czy wszystko działa, czy mnie słychać. Jak wszystko działa i mnie słychać, to zaczynamy. Ja muszę sobie stanąć tu, żeby za chwilkę zobaczyć, czy siebie widzę i czy siebie słyszę. Zaraz sprawdzę, czy wszystko działa, czy mnie słychać. Jak wszystko działa i mnie słychać, to zaczynamy. Wszystko działa, słychać mnie. Tu wyłączam. OK. No to lecimy, dziewczyny. Witam was serdecznie. To będzie prawdopodobnie już chyba czwarty nasz wspólny trening. Mam nadzieję, że was tam przybywa, nie ubywa. Dziewczyny, dzisiaj skupimy się stricte na pośladkach. Głównie pośladki zrobimy. Troszkę uda tam, na pewno troszeczkę nam też popracują. Dzisiaj przy dzisiejszym treningu nie gadam, tylko robimy. Dziewczyny, bierzemy sobie gumę o najlżejszym obciążeniu, jakie jest możliwe. Ja nie mam niestety najlżejszej, bo musiałam się podzielić z córami, więc biorę taką troszeczkę mocniejszą niż najlżejsza. Dziewczyny, zakładamy na nogi te gumy. Ja też liczę na to, że wy po prostu już jesteście rozgrzane na zasadzie jakiegoś rowerka, bieżni. To, o czym rozmawiałam w ostatnim treningu. Zależy mi na tym, żebyście się rozgrzewały, bo szkoda mi jest czasu na rozgrzewkę, więc mam nadzieję, że... Przepraszam, sznurówkę jeszcze zawiążę. Przed każdym treningiem już jesteście na tyle rozgrzane, żebym ja nie musiała tutaj poświęcać 10 minut na rozgrzewkę. Dziewczyny, robimy krok odstawno-dostawny, gdzie kolanka są leciutko ugięte, brzuszek napięty, robimy 5 kroków do boku i wracamy, tak? I 5 kroków do boku i wracamy, tak robimy 3, potem robimy 4 kroki do boku, wracamy, jedziemy. Ja mówię głośno, liczę, wy i po prostu idźcie ze mną. Pamiętajcie, kolana lekko ugięte, stawiamy nogę napięte. I go. Raz, 2, 3, 4, 5, wracasz. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, wracasz, raz, 2, 3, 4, 5, ostatnia piątka, raz, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 4, raz, 2, 3, 4, powrót, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, powrót, raz, 2, napięte, stawiaj nogę, 4, jeszcze ostatnia, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, powrót, raz, 2, 3, ostatnia trójka, 2, 3, Jezu, wypał, jeszcze raz, 2, 3, 2, 2, raz, 2, raz,
dwa, raz, dwa, jeszcze raz, dwa, raz, dwa, na raz, raz, dawaj, napięte, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na dziesięć, do dziesięciu, siedem, napięte stawiaj, osiem, dziewięć, ostatni i dyszka. Ja czuję tutaj zwłaszcza tą górną część pośladka bardzo, więc mam nadzieję, że wy też. Znowu łyczek wody, bo te rozgrzewki to są takie, kurcze, najbardziej mi się pić przy tych rozgrzewkach. Dzisiaj, słuchajcie, to w ogóle już jestem żywą reklamą Real Farmu. Mam serduszko na dupie. Mam, słuchajcie, fajną stylóweczkę. Firma Real Farm takie fajne ciuszki produkuje. Także jak macie ochotę, wam się podoba, to zapraszam do zakupu. Dziewczyny, troszkę odpoczęłyśmy. Jedziemy. Drugi raz to samo. To jest rozgrzewka, przypominam. Ja mam gumę troszeczkę cięższą, mam nadzieję, że wy macie tam leciutko. Jedziemy. 5, wracamy, 5, wracamy, 5, wracamy. Wszystkiego robimy po 3. 5, 4, 3, 2 i na raz. Jedziemy. Raz, 2, 3, 4, 5. Powrót. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Powrót. Raz, 2, 3, 4, 5. Ostatnia piątka. 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2 i 4. Wykroki do boku. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 4. Raz, 2, 3, 4, powrót, raz, 2, 3, 4, ostatnia, raz, 2, 3, 4, powrót, raz, 2, 3, 3, 3, 2, 1, powrót, raz, 2, 3, raz, 2, 3, powrót, raz, 2, 3, jeszcze raz, 2, 3, powrót, raz, 2, 3, ostatnia trójka, 3, 2, 1, raz, 2, teraz 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2, powrót, raz, ostatnia dwójka, raz, 2, powrót, raz, 2 i na raz, raz, hop, 2, hop, 3, hop, 4, hop, 5, jeszcze napięte stawiaj nogę. 5, 4, 3, 2, ostatni i 1. Ajajaj. Pali, pali dupka. Na chwilę ściągnę gumę, dziewczyny. Chociaż na sekundę rozciągnę, bo czuję normalnie, jak mi tak tu pospinało się wszystko, że normalnie toż to szok. Okay. Na chwilkę sobie siadamy gdzieś tam, gdzie macie. I dziewczyny, tak do boczku, nie? O, żeby to właśnie tutaj tę górę mocno rozciągamy. O, jest tak przyjemnie. Super. Te rozgrzewki na gumach, słuchajcie, są rewelacyjne. Ja w ogóle uwielbiam gumy, ale jest prawda taka, że ciężar w treningu siłowym na pośladki musi być. Na samych gumach to my nie zwojujemy. Tutaj pupa nie urośnie od gum. Gumę fajnie łączyć jest, zmieniamy nogę, gumę fajnie łączyć jest z ciężarem po prostu dodatkowo, tak? Czyli i ciężar, i guma, bo sama guma to tam niewiele nam pomoże ukształtować pośladek. Ona nam go tam ładnie troszeczkę ujednie podniesie, ale żeby kształtować pośladek, to trzeba jednak troszeczkę ciężaru użyć do tego, ale przyjemnie, o Jezu. Ostatnia dziewczyna, taka seria, znaczy taka rozgrzewkowa forma wykroków do boku. Dobra. Dobra. Łyczek wody. Łyczek wody. Ci też kawka wjechała. Kawka wjechała o godzinie 19, potem wychodzi na to, że ciągle później spać nie mogę. Zakładamy na kostki, dziewczyny, na kostki te gumy. Jakie macie tam leciutkie? Możecie spróbować cięższymi. Nie ma problemu, ja tam absolutnie nie neguję tego. Jak macie siły na cięższe gumy, to... 5. Jedziemy. Napięte. Raz. 2. 3, 4, 5, powrót, raz,
2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, powrót. Raz, 2, 3, kolanka ugięte lekko, 5, ostatnia piątka, 4, 3, 2, 1, raz, 2, 3, 4, 5, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, ostatnia czwórka, raz, 2, 3, 4, powrót, raz, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 1, dalej, raz, 2, 3, dawaj, raz, dupa pali, 2, 3, raz, 2, jeszcze chyba jedna trójka, raz, 2, 3, ostatnie, 3, 2, 1, 3, 2, Jezu, i dwie, raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, i na raz, raz, 2, 3, napięte, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ostatni i dyszka. No, nie chcę się nawet przygadać, żeby... O Jezu, pani tutaj fajnie, to właśnie, to dziewczyny, tu, to, to jest taki mięsień, który nam tą pupę kształtuje tak fajnie. O, zrobimy dzisiaj w ogóle, skupimy się na tym właśnie, na tym. Bo pośladki rozbudować tu, to tak nie jest taki problem, jak właśnie tutaj już zacząć kształtowanie tego poślada, nie? No, jest cała sercena. Rozciągamy, rozciągamy, nie stoimy. Ja też sobie chwilkę rozciągnę, uchylę sobie okienko, bo zapomniałam. Dobra. O. Ściągamy gumę, na to chwilę pozbywamy się gumy, ona nam jest teraz niepotrzebna. Rozciągamy, jak chwileczkę, dajcie mi sekundę, też rozciągnę. I już zaraz. Już zaraz lecimy. Nie będzie dzisiaj też prosty ten trening. Ale nie ma co. Trzeba cisnąć. Ok. Dobrze, dziewczyny moje drogie. Chciałam jeszcze zrobić takie lifty na gumie, ale nie ma czasu. Ja zrobię dzisiaj z wami taki naprawdę dobry trening, takie 45 minut maksymalnie może na te pośladeczki. Słuchajcie, potrzebne mi będzie, już mówię, albo tak, kto ma z was butelki wody, może jak nie, ma, nie macie hantli, sztang, nie kupiliście, nie macie nic, jedziecie butelki wody dwie, tak? Dwie butelki wody. Kto ma hantelki, bierze hantelki, kto ma sztangę, może wziąć sztangę na plecy. Wierzcie co macie, możecie wziąć tą naszą taką zrobioną z tego kija od miotki. Rób to co chce, jaki ciężar tam sobie chcecie, tak? Ja już tutaj nie będę się więcej produkować, w sensie tłumaczyć, tylko po prostu wam każdy niech już wie, czym ma działać. Ja biorę, słuchajcie, sobie sztangę na plecki i robimy coś takiego jak wykrok, 10 powtórzeń na prawą nogę. Zawsze pamiętaj, stawiasz nogę napięte, nigdy nie na palce, chyba że chcesz bardzo skupić się na czworogłowym uda. No to jak chcesz na czworogłowym uda się skupić, to wtedy ładnie, z paluszków wybijesz się, tak? Chcesz się skupić na pośladku, a ja właśnie to chcę, to zawsze noga będzie napięta. 10 wykroków, jedziemy na prawą nogę, po czym 10 wykroków w miejscu, wykrok w miejscu, powrót, wykrok w miejscu, powrót, wykrok w miejscu, powrót. Po tych 10 powtórzeniach robimy w miejscu takich pełnych 10 przyklęków, tak? Przyklękamy i potem leciutki tylko balans, tak? 10. I to jest jedna noga i potem na drugą to samo i przerwę rozciągamy. Zaczynamy. 10, prawa do przodu, go! Raz. Dwa. Trzy. Oddychaj, brzuch wciągnięty, 4. 5,
6, pamiętaj, zawsze pięta na napięcie. 7, oddychaj. 8, możecie bez żadnego obciążenia. 9, dycha, uwaga, zostajemy w tej pozycji i jedziemy. 10, 9, napięty pośladek. 8, 7, 6, 5, 4, pełne. 3, 2, ostatni i balans. 10, 9, 8, 7, napinaj, 5, 4, 3, 2, 1, powrót. I lecimy na lewą. To samo. 10 pełnych wykroków z powrotem, 10 w zatrzymaniu i 10 balansujących. Poszły! Na lewą. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Możecie bez niczego. Dyszka. Zostaw nogę z przodu. Schodzimy głęboko. Napięcie lewej nogi. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, ostatni, dyszka i balans. Dawaj, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Mamy to. Mamy to. Rozciągamy. Rozciągamy, dziewczyny, łyczek wody. To naprawdę nie jest proste ćwiczenie. Rozciąg się, nie ma kondycji. Możecie bez dziewczyn żadnego obciążenia, tak? Możecie zrobić... Rozciągaj mocno, przyciągaj. Możecie zrobić na przykład 10 wykroków z powrotem i na przykład tylko 10 tych takich w miejscu, albo 5 w miejscu, 5 balansująco. To już musicie sobie, wiesz, no dobrać do siebie, tak? Ja ci nie każę, żebyś ty powykrzywiana we wszystkie strony, z krzywymi plecami, z wypuszczonym brzuchem robiła to, co ja. Rób tyle, ile jesteś w stanie poprawnie, ładnie, technicznie wykonać. I jak już nie masz siły, to po prostu odpoczywaj i za chwilę zmieniamy, wtedy ja dogonię cię. Znaczy, dogonię cię. Poczekasz chwilę na mnie, ja zmienię nogę i zaczynasz razem ze mną na drugą nogę. O, właśnie, bo to jest to rozciąganie troszeczkę nam się. Oddech, uspokoi się. Rozciągamy ładnie, dziewczyny. Dziewczyny, jeszcze zrobimy sobie takie... Dwie seryjki sobie takie zrobimy jeszcze. No co, nie może być lekko, nie? W sensie musi się coś powtórzyć, żeby to miało ręce. Tak jak już powiedziałam, to nieraz. Tak. Nie powtórzymy, to nie będzie efektu. Jedziemy. Zakładamy sztangę znowu, czytamy. A nie, wiecie co, ja wam teraz pokażę. Drugą zrobię z ketlami. Wy możecie butelki wody, już wspomniałam o tym, tak? Możecie użyć naszą sztangę, którą zrobiłyśmy sobie do poprzednich treningów. Prawa noga. Uwaga! Wstawać już, brać ciężary, wody, wszystko. Stoicie, jesteście gotowe, jedziemy. Prawo, wykrok i powrót. Raz, pamiętaj, piętę wciskaj. Dwa. Napinaj pośladek. Tu też zepnij dupę. Trzy. Cztery. Hop. I zepnij pośladek. 5, 6, 7, 8, 9. Ostatni. Dycha, noga do przodu. Zostań w tej pozycji. Przyklękamy na lewe kolano. Góra. Raz. Napięcie prawej nogi. 2, 3. Dawaj, dawaj. 4. Zaraz będzie koniec. 5 na tą nogę. Dawaj. 6, 7. Lato tuż, tuż. 8, 9, ostatni, dyszka i balans. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, ostatni. Super. Druga noga. Druga noga. Dziewczyny. Kurde, Stasiekowa. Bierzcie do roboty. Uwaga, lewa. Raz. Kwarantanny się zachciało. Dwa. Trzy. Spinaj dupę. Cztery. Pięć. Dawaj, dawaj. Sześć. Jedziemy. Siedem. I łączę się z wami w górę. Dziewięć. Ostatni. Dyszka. Zostań nogę z przodu. Zostaw. Jedziemy. Napięcie lewej nogi. Raz. Dwa. Pewny. Trzy. Dawaj. Cztery. Pięć. Sześć. Zapatrz się w jedno miejsce. Siedem. Łatwiej złapać równowagę. Osiem. Dziewięć. Ostatni. I balans. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. O kurde. O Jezu. Odkładamy ciężar. Łapiemy oddech. Najgorzej. Jak wy byście tak... Co to dla mnie? A to się głowa stała. Ale jestem stara już, nie? A mam taki imidż dzisiaj, wiecie, na 20. Żeby sobie humor poprawić. Stara, ale jara. Rozciągamy. Nie, nie działa. Muszę mocniej. Przekładam nóżkę do przodu. Przekładam nóżkę do przodu. O, i rozciągam. Tak jakbym chciała ten pośladek tu wcisnąć, ale nie wykręcam się, bo to rozciąganie nie wtedy nie wiem. Ładnie. Pochylam się do przodu, wyprostowana w pleckach. O Jezu. O, jak fajnie złapoczyte. No i jest męczące, muszę przyznać. W ogóle słuchajcie, wykroki to są chyba jedne z cięższych ćwiczeń na nogi ogólnie, na pośladki. Jejku, jak mi przyjemnie. O, więc nikt nie lubi tych wykroków. Ale kwestia, słuchajcie, powielenia tego treningu parę razy, potem już wam się spodoba. A potem nawet będziecie chciały sobie zwiększyć ciężar. Zmieniamy nóżkę. Zmieniamy nóżkę ładnie. O kurde, pod koło wchodzę. O, i rozciągam. O, jak fajnie, po prostu słuchajcie, rozciąganie jest dla mnie tak czymś przyjemnym. Zwłaszcza jak mięsień jest spompowany, taki spięty po ćwiczeniu. Także rozciągamy. Dziewczyny, pamiętajcie, jak jest wam ciężko, naprawdę, to możecie sobie włożyć butelki w międzyczasie. Możecie sobie zmniejszyć liczbę powtórzeń. No i grunt to się nie poddawać. Mieć troszeczkę własny taki jakiś pomysł na samego siebie, tak? Czujesz, że 8 dla ciebie to jest po prostu szmat swoich możliwości, to zrób nawet 7, tak? Żebyś dała radę później ten trening jeszcze wykonać. Nie musisz jechać ze mną, a miło by mi było, gdybyście jednak no, w 100% wykonywały to, co ja, tak? Ale nie obsługuję, to was tego nie wymagam. Dobra, dziewczyny, ostatnie, miejmy to za sobą, tak? Odkładamy matę, bierzcie ciężary. Bierzemy, co ja z czym ja sobie zrobię? Zrobię sobie z ketelkami, bo w sumie suma summarum mam tu 8 kg, sztanga miała 10, będzie mi troszkę lżej, wiecie, ja do was też dużo mówię i tak dalej, dla mnie to jest dodatkowy wysiłek, tak? Więc nie chcę też tutaj, żebym wam wsapać do tego monitora. Dziewczyny, prawa noga zaczyna. Ostatnia seria. Jedziemy. Raz. Dawaj. Dwa. Trzy. Dawaj. Cztery. Pięć. Ostatni raz to robimy na tą nogę. Jedziesz. Sześć. Ładnie, dobrze. Napinaj cały czas pośladek. Siedem. 8, 9 i dyszka i zostań do przodu nogę, zostań i przyklękamy, pełny przyklęk, raz, przysiad, 2, 3, dawaj, dawaj, 4, mi też ciężko, 5, 6, super, 7, końcówka na tą nogę już, 8, bliżej jak dalej, 9, dyszka i balans, nisko, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
dwa. Mamy to nawet naprawdę na ciężarze własnego ciała. I tak wystarczy. Jeszcze jedna noga. Przepraszam Was, ale tylko zerkam, czy jest. Jest dobrze. Bardzo dobrze. Lewa. Dawaj. Jedziemy z głowy. I z głowy. Przód. Raz. Lewa. Dawaj. Dwa. Oddychaj, napinaj pośladek. Trzy. Cztery. Pięć. Dawaj, dawaj. Sześć. Najlepiej się zapatrzyć w jedno miejsce. Siedem. Pa. Osiem. Jeszcze dwa razy. Dziewięć. Ostatni. Dyszka. Zostań w miejscu. Przyklękamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Jak czwórki wolą, to też tak może być. Sześć. To kwestia wyczucia mięśniowego. Siedem. Osiem. Nauczycie się. Dziewięć. Dyszka. Balans. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni. Hurra! Alleluja! O Jezu! O Jezu! Nie wyzywaj Pana Boga na daremno. Słuchajcie. Się nie da. Lepiej tak się jak miała tutaj. Klnąć jak szewc. O! Nie mam siły. Nie mam siły. Normalnie muszę się skogonizować na chwilę. Weźcie łyczkę wody. Rozciągamy, rozciągamy. Ładnie. Jak rozciągamy? Ja najlepiej lubię to. Takie chyba moje ulubione. Hop. Hop. Ładnie. Coś pięknego. O, dobrze. I trzymamy dziewczyny. Spokojnie, ze 30, można nawet 60. Drugie ćwiczenie przed nami. Słuchajcie, nie zalicza się do najprostszych. Ale jest absolutnie jak najbardziej do wykonania, tak? I zaraz Wam pokażę różne warianty. Możemy to wykonać z hantelkami w dłoniach, z ketlami w dłoniach. Możemy to, słuchajcie, wykonać jakby się uparł ze sztangą na plecach, ze sztangą na dole, trzymając ją na dole. Także wariantów jest sporo. Ja sobie zrobię z ketlami. Wy możecie z butelkami wody, możecie ze sztangami w rączkach, możecie bez niczego, może być troszkę ciężko, dlatego że to jest takie ćwiczenie, które właśnie dzięki tym ciężarkom, które mamy w ręku, pomagamy sobie zrobić taki przeciwciężar temu, co chcemy wykonać. Czyli pozwalamy sobie na mocne wypięcie pupy do tyłu, tych pośladków do tyłu. I ten ciężar, który mamy w rękach, świetnie nam w tym pomaga, tak? Ale jak sobie zrobisz bez niczego, to po prostu będziesz robić same przysiady bez tego takiego wyrzutu jakby ala żurawia na dwóch nogach, czy jak to nazwać. Zaraz Wam pokażę, wszystko wytłumaczę. Znaczy wytłumaczę, nie będę Wam tłumaczyć, pokażę Wam, w międzyczasie powiem na czym się skupić i po prostu robimy. Ojej, tu trochę się uspokoi mi oddech, super, świetnie. Ja jeszcze lubię też takie rozciąganie sobie tak, o. Zobaczcie, jak fajnie też można. Siadamy sobie tak jakby półdupkiem z jednej strony. O. I tutaj przekręcamy się. Czuję, że to pięknie się wszystko rozciąga. O. O, jak fajnie. Super. I druga. O, jak fajnie. No, normalnie pot mi, słuchajcie, cieknie. Super, no to jestem sama zadowolona. Musimy dziewczyny trochę odpocząć, no bo wiecie, no tu kawał, żeśmy roboty zrobiły, to nawet nie ma dyskusji w ogóle, że nie. Jak ktoś powie, że to nie było ciężkie, no to świetnie, no to niech zmieni sobie wtedy trenera na lepszego. Bo dla mnie to jest mega ciężkie było. Może nie jestem w jakimś tam super gazie, w super jakiejś swojej szczytowej formie. Bo nie jestem, od razu Wam mówię. Nie dojadam, bo mi się jeść nie chce w ogóle. Chociaż
kiedy teraz prowadzę te live, to troszeczkę więcej zaczęłam jeść, ale to wynika z tego, że zaczęłam się mocniej ruszać. Bardziej, że tak powiem, nie mocniej, tylko systematycznie, czyli robię ten trening co drugi dzień praktycznie. Dobra, dziewczyny, ja biorę sobie kettlki. Jak macie jednego kettla jakiegoś większego w domu, to możecie wziąć jednego, już wam pokażę, wezmę jednego jeszcze. Ja mam jednego też, który waży 12 kilo. Jak macie, to możecie na jednym, na ósemce, na przykład jak macie 8 kilo na jednym kettlu, jak macie dwa, jak macie sztangi, hantelki, to możecie na hantelkach. Możecie na czym chcecie. Ja robię, tłumaczę wam, bierzcie co tam macie, butelki wody czy co. Dziewczyny, to jest takie moje ćwiczenie, przynajmniej szczerze wam przyznam, nie widziałam nigdy, żeby ktoś takie coś wcześniej wykonywał. Zresztą już takie jedno ćwiczenie kiedyś, dawno temu na siłowni też wykonałam. Też nigdy nie widziałam, żeby takie coś było wykonane. A obserwuję trochę tych amerykańskich dziewczyn. Ale szczerze wam przyznam, no nie mówię, że nie może ktoś wykonał, tylko po prostu nie miałam okazji tego zajrzeć i to powstało w mojej głowie. Okej, jedziemy. Dziewczyny, robimy przysiad z wyrzutem tego ciężaru do przodu. Wygląda w ten sposób. Tak? Nie prostujemy tu kolan. Nie rozluźniamy pośrodka. Dupa jest spięta. Kolanka są leciutko ugięte. Robimy przysiad. Przenosimy ciężar do przodu, na piętach się wszystko dzieje, wstajemy i robimy taki, znowu taki martwy ciąg, nazwijmy go. I też cofamy biodra do tyłu. I to jest raz. Takich powtórzeń robimy z 15, może nawet 20. Uwaga, najpierw zrobię to bokiem, później w drugiej serii trochę przodem. Mam nadzieję, że dacie radę, spróbujcie przynajmniej, tak? I jak coś wam nie będzie wychodzić, to powiercie sobie to potem w domu. Jutro popróbujcie, bo to jest petarda po prostu na poślady. Uwaga! Aha, nogi na szerokość barków jeszcze, tak? Nogi na szerokość barków. Jedziemy. Głowa w dół. Raz. Brzuch wciągnięty. Dwa. Trzy. Cztery. Super. Tu w ogóle udy nie pracują. Pięć. 6, 7, 8, 9, dyszka, jeszcze, dawaj, o jak już pięknie to czuję, super, raz, uwielbiam to ciszę, z moich, dawaj, 2, brzuch trzymaj, dawaj, dawaj, 3, głowa w dół, przysiad, dupka do tyłu, 4, ostatni, przysiad, dupa do tyłu mocno i na piętach wypchnij pupkę i 5, super, super, hiper, rozciągamy, rozciągamy, ja sobie wezmę tą moją głoweczkę, troszkę tutaj. Jezu, ja jestem dzisiaj scapana, coś się wciągło. Nie wyspałam się, powiem wam szczerze. Nie wyspałam się. Bo niestety do późna siedziałam. Ale fajnie mi się siedziało do późna, więc nie zmarnowałam tego czasu, uważam. Chciałabym też was poinformować, że już jakieś parę dni temu usunęłam Facebooka, więc jeżeli ktoś tam gdzieś mnie obserwował na Facebooku, to tam już mnie nie znajdziecie. Przynajmniej mam nadzieję, że wytrwam w tej decyzji, bo uważam, że jest mi ten portal społecznościowy niepotrzebny do szczęścia, ale może się mylę, może się nie mylę, ale zaryzykuję, spróbuję. Widać mnie. Ładnie. Co robimy? Pamiętacie, tak? Wciskamy kolanko, przecież wciągnięte kolano się dobrze. W ogóle, a zresztą, mniej gadania, więcej trenowania. Jedziemy. Teraz dziewczyny, wezmę jednego ketla. Jeden kettlebell ma tutaj u mnie 12 kilo. O, będzie bolało. Ale ja lubię. To jest taki pozytywny ból. Taki ból, to nam przynosi w życiu radość, a nie smutek. Nóżki na szerokość barków. Uwaga, zaczynamy. Hop. Raz. Głowa w podłogę. Dwa. Woli, boli już. Trzy, odpisz. Hop, przysiad.
i kłaniasz się do przodu na leciutko ugiętych kolanach. 4, hop, 5, napinaj dupkę, 6, 7, 8, hop, dawaj, dawaj, 9, końcówka, jak masz, nie masz siły, zrób 12, przysiad, dyszka, 5, raz, hop, 2, ciężko mi też, dawaj, 3, jeszcze tylko 2 ruchy, przysiad, 4, ostatni, przysiad, i 5. Rozciągamy. Brzuszek wciągnięty, plecki proste, wciśnij kolanko do podłogi, łokcie możesz dociskać. Z powietrzem tu dzisiaj nie wpada jakiś zastój chyba. Jakaś próżnia się zrobiła. Nie ma ruchu. O Jezu. No oznaczone jest to na szczerze. No tak w sumie. Zaczęłam trenować w zeszłym tygodniu. Wtorek, czwartek, sobota, poniedziałek. Czyli jadę trening, przerwa, trening, przerwa. Wiem, że nie wszyscy jesteście na 100% ze mną od pierwszego treningu do dzisiejszego. Chyba, że jest taka osoba, która zaczęła ze mną we wtorek i do tej pory jest, to bardzo proszę, niech się zgłosi. O, jak się zgłosi, dostanie ode mnie gratisa, ode mnie jako od Aleksandry Stasiak i myślę, że firma Real Farm i firma Fitboxy Catering też się do tego pomysłu dorzuci, tak? Jak jest taka osoba, niech się zgłosi, że była 4 treningi, nie opuściła ani jednego treningu. Jestem za tym jak najbardziej, z jakimś fajnym upominkiem ode mnie i od moich tutaj Boże, zabrakło mi słowa, się zamyśliłam. Od osób, które ze mną razem ten plan tutaj dla Was wymyśliły, tak? Czyli Fitboxy Catering i firma Refa. Wspólnicy, czy jakiś tam, jakiś zwał, taki zwał. Wszyscy wiemy o co chodzi. Dobra. O, czuję to. Czuję to. A teraz Wam, dziewczyny, zrobię to ćwiczenie na sztandze, żeby Wam pokazać, że też się da. Tra la la. Że się da. Wszystko się da, tylko trzeba trochę kreatywności i chęci. Ja zrobię na sztandę. Celowo tak tu mieszam, żebyście, żeby Wam wszystkim dać szansę treningową. Jak ktoś nie ma ketli, to robi na tym. Jak ktoś nie ma tego, to robi na tamtym i tak dalej. Oj. Dobra, dziewczyny. Uwaga. Ostatnia seryjka. Bierzecie co macie. Podnosimy ciężar. I robimy przysiad. I taki żuraw na obu nogach, tak to nazwijmy, czy tam martwy nogi. Zaczynamy, przysiad. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Tak. Osiem. Jest, jak mnie pali dupa. Dziewięć. Dyszka. Jeszcze. Rozerwie mi pośladki zaraz. Raz. O Jezu. Dwa. Nie, no to połączenie jest mistrzostwo. Jak już nie masz siły odpoczynku. Trzy. Cztery. Ostatni. Przysiad. I kłaniamy się. I pięć. I dajcie mi spokój. O Jezu. Nie, nie bój się. Nie bój się, Magdeczko. Nie bój się. O Jezu, Pani, nie bój się. Chodźcie z deklaczku, mamy. Nie ma fryzjerów, nie? Pan cię musi obciąć sama maszynką. Obecnie. Nie, ale z mojej duchem nie rozerwie.
Idź ładnie już na miejsce. No idź na miejsce. Teraz na to miejsce idziesz? No idź tam. Na miejsce. Albo tam. Wybierz sobie. Rozciągamy. 15 minut dziewczyny mamy do końca. Chciałam zrobić jeszcze zakrok skrzyżny, ale nie zdążę. Wykorzystam te 15 minut i kończymy trening. 45 minut, słuchajcie, na same pośladki to jest tak. Myślę, że jakbyście chciały, macie ochotę i uważam to za świetny pomysł, to zróbcie sobie te brzuchy takie, jak zrobiłyśmy ostatnio. Pamiętacie? Jak druga noga zmieniamy, jakie to były? Czyli wyciskasz klatkę piersiową, najpierw same, podnosisz tylko łopatki leżąc, nogi zgięte leżą na ziemi. Potem robimy świecę, czyli wyrzucamy biodra do góry i na końcu jest ten taki plank, ale na prostych rękach, nie na przedramionach, tylko na rękach i prawa do lewego ramienia. I zróbcie sobie takie 3 seryjki znowu, 20 powtórzeń na każde ćwiczenie, 2-3 seryjki. I zróbcie sobie to. I polecam Wam do tego dzisiejszego treningu, żeby to dołączyć. Bo 45 minut na pośladki to jest tak, plus właśnie te brzuchy. Bo widzimy się teraz w środę. W środę prawdopodobnie ruszymy górę. Więc, a góra jest też złożona. Są plecy, barki, biceps, triceps. Klatkę może w końcu zrobimy. Więc na pewno na brzuchy nie będzie czasu w środę. Więc zróbcie sobie to i nie ściemniajcie. Dobra, dziewczyny, więc tak. W ogóle bo miało być i to i tak. Dobra. Bierzemy sobie, słuchajcie, matę. Która to jest godzina? Za 15. Już może. Dobra, bierzcie sobie matę. Nie, dobra, zdążymy to zrobić. Dobra, zdążymy. Dziewczyny, to bierzemy, zrobimy tylko dwie seryjki. Weźcie sobie ciężarki w ręce. Albo sztangę. Ja zrobię jedną serię z ciężarkami, jedną ze sztangą. Bo o co mi chodzi, żeby jeszcze cały czas tutaj tą część pośladka bardzo uruchomić, tak? Dziewczyny, bierzemy sobie ciężarki, możecie wziąć butelki wody, hantelki, ketle, możecie nic nie wziąć. Robimy sobie przysiad delikatny, już Wam tłumaczę. I robimy coś takiego, robimy zakrok, ja już Wam pokazuję, robimy zakrok skrzyżny do tyłu, prawa noga stoi na pięcie, robimy 10 takich tutaj balansujących przysiadów, tak? Po czym zmieniamy nogę, 10 na tą nogę robimy i potem zrobimy sobie 5 na każdą, czyli 10 ruchów takich naprzemiennych i tylko dwie takie seryjki. Dobra? No to go, jedziemy. Bierzemy ciężarki w dłonie, przysiadamy leciutko, tak jakbyśmy chciały na coś usiąść. Tak to wygląda. I zakrok skrzyżny do boku. Jakbyś chciała przyklęknąć sobie tym kolanem na ziemię. I wracasz na środek. Raz. Dwa. Trzy. Skup się, żeby ciężar stał na prawej. Pięcie. Cztery. Pięć. Dwie tylko seryjki zrobimy. Sześć. Dawaj. Możesz bez niczego. Siedem. Osiem. Dziewięć. Ostatni. Dycha. Druga noga. Przysiada. Jedziemy. Raz, dwa, dawaj, napięcie, stój lewej nogi, trzy, nie prostuj kolan, spinaj dupę, cztery, pięć, sześć, jeszcze cztery, dwie serie tylko, siedem, osiem, dziewięć, ostatni i dycha. I naprzemiennie. Raz. Raz. Dwa. Dwa. Trzy. Do pięciu. Trzy. Cztery. Cztery. Pięć. Ostatni. I pięć. Nacisz mi, nie gadaj. Weź. Nacisz. Co, Wincia? Chcesz wyjść?
łóżeczko. Już idę pieska wypuścić na ogródeczek. Idź po lewionko. Powietrze trochę. Już wracam do Was, zaraz wracam. Odpoczywaj. Masz okazję. No chodź. Jeszcze dobra, tu siedź. Ja normalnie cały czas nie mam się. Odpoczywaj, łap oddech, rozciągaj. Dziewczyny, jak tam? Ciężko? O, się cieszę. Ciężko. A! Ostatnio w kuchni coś robi, bo mam dziewczyny. Nic, nie? Chciałabym, żebyście któraś jutro umyła mikrofalówkę w środku. Cisza. Dziewczyny. Tak, mikrofalówkę chciałam, żebyście któraś jutro umyły. Nic. Za 5 sekund. Chodźcie, dam wam po 2 dychy. Nie, jak kurczę. Co? Nie? Sio. Jak mama coś chce, to nikt nie słyszy. Ale jak 2 dychy, dasz to od razu. Aniołki 2. Dobra. Dziewczyny, ostatnia seria przed nami i robimy trening już na gumach, znaczy w sensie takie pompowanie na gumach na koniec. I koniec treningu mamy. Także super, intensywnie, ale... Przepraszam, krótko, ale intensywnie. Chodź mi, nie buty tam za dymę robisz. Jesteś najmniejsza na osiedlu, a robisz największe zamieszanie. No chodź. No, zadymiaro cię. Taka jesteś, wyszczekana. Mówią, że pies się upodobnia do właściciela. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Bierzemy ciężarki. Ostatni raz, dziewczyny, jak ja sobie myślę, zawsze mówię dziewczynom moim. Ostatnia seria. Mam nadzieję, że to słowo też Was motywuje. Czyli cały czas na prawą 10, na lewą 10, potem 5, czyli 10 w sumie ruchów, 5 na prawą, 5 na lewą, z zatrzymaniem w środku, z takim przysiadem, tak? Jedziemy! Prawa do tyłu, lewa do tyłu, stoimy na prawej. Go! Raz. Tutaj musicie czuć. 2, na górze tu pośladek. Napięcie tej nogi. 3. 4. Hop. 5. Hop. Ładnie, pracuj, pomagaj sobie ciężarkami. 6. Taki balansik, żeby dupka mogła pójść dalej do tyłu. 7. 8. Jeszcze 2 na tą nogę. Ostatnia seria to jest. 9. Dycha. Lewa. Lewa. Jedziemy. Bo tu oczywiście lewy pośladek pracuje, nie prawy, nie? Raz. 2. 3. 4. O, mi się zachwiało. 5. Jeszcze tylko 5. 6. Ładnie. Kolana nie schodzą się do środka. 7. 8. 9. Ostatni. Dyszka. Ale kondycja. Naprzemiennie. 5 tylko na każdą. Raz. Raz. Dalej. 2. Napięcie. 2. Końcówka. 3. 3. Dalej. 4. 4, ostatni. 5. I 5. Panie Boże. Boże.
Rozciągam. Jak mam was czworo głowy, uda to macie teraz chwileczkę sobie, żeby rozciągnąć też czworo głowy uda. Pamiętacie, jak nie? Klękamy na prawe kolano, lewa idzie do przodu, prawa ręka łapie prawą nogę z tyłu. Wciskamy biodra, zaraz wam jeszcze pokażę, ale pośladki jeszcze rozciągnę. Nie uda w ogóle, że nie bolą, tylko pośladki czuję. I wy też gwarantuję wam, kiedyś tego się nauczycie. A najlepiej się właśnie, tak jak wspomniałam, kiedyś trenuję na leciutkich zakwasach na tej partii. Znaczy, nie najlepiej, ale dla początkujących. Bo wtedy ta osoba wie, gdzie ten mięsień jest, nie? Jak wykonuje na taki zakwaszony mięsień jakiś tam trening. To nie mogą być zakwasy takie porządne z poprzedniego treningu, takie fest. Tylko już takie lekko mijające, że w momencie, kiedy jeszcze spinasz, to jeszcze czujesz ten zakwas. To tak fajnie. Wtedy właśnie kodujcie sobie technikę, nie? Kodujcie sobie, jak robiłyście, żeby to mięsień pracował. Bo wtedy fajnie można go wyczuć. Dobrze, dziewczyny, czworo głowy uda jeszcze. Rozciągniemy. Dzisiaj to po prostu za mnie tutaj kapie. Próżnię tutaj mamy dzisiaj w chacie. Lewa do przodu. Łapiemy się, jak was bolą kureczki. Ładnie, o. I bioderka wciskamy. Trzymaj ładnie. Oddychaj. Pracuj oddechem. Jeszcze troszkę. O, jak fajnie, ta czwórka też się rozciąga. Dobrze, druga noga to samo. Fajnie jest się czegoś trzymać, nie? Żeby tutaj taką złapać. Równowagę. O. O, jak fajnie, przyjemnie. Cudownie. I dziewczyny, zostały nam gumy, zostały nam takie wyciskania w klęku podpartym, piętym do sufitu. I tak naprawdę kończymy trening. Jest jeszcze jedno ćwiczenie, które chciałam zrobić, ale naprawdę uważam, że tak samo jesteście zmęczone jak ja. A jak nie, no to gratuluję wam formę. Ja jestem zmęczona, nie ukrywam. Poza tym czuję, że mogę trupę mi rozerwie zaraz, więc nie uważam, żeby to było konieczne. Dziewczyny, mam takie fajne gumy z Real Farmu. Szczerze wam przyznam, Real Farm, sorry, jeszcze nie miałam okazji wypróbować, bo nie wiem, czy mi widać. Słuchajcie, to są gumy takie, no jakby z materiału, tak? To nie jest sama guma, czyli wykonana z gumy, tylko z materiału. Ta blada różowa prawdopodobnie jest o najlżejszym obciążeniu. Ta taka ładna, jak amarantowa, trochę kolor. To jest już mocniejsze obciążenie. I turkusowa. Możecie sobie zakupić, bo te gumy wydaje mi się, że naprawdę takie są inne. No, ja do jednej serii teraz spróbuję sobie te gumy wykorzystać. Spróbuję tą najcięższą. I dlatego też was proszę, żebyście wzięły najcięższe gumy, jakie macie. Zawsze, zawsze możecie sobie cięższą gumę zamienić na lżejszą. No problem, tak? Polak, no problem. Słuchajcie, zobaczcie. Fajnie, fik. I lecimy. Ja zakładam najcięższą. Słuchajcie, tą gumę zakładamy na uda. Tak nad kolanami. Ja jeszcze nie mam tego sprawdzone, więc może się okazać zaraz, że będzie mi ta guma zjeżdżać. Ale zaraz wam wytłumaczę, co można zrobić, żeby guma nam się nie podwijała. Klękamy sobie ładnie w klęku podpartym. Brzuszek mamy wciągnięty. Pośladeczki mamy napięte. Ładnie, kiteczki mamy do tyłu i pochylamy się. Na przedramiona się opieramy. I teraz dziewczyny, prawa noga będzie wyciskała 20 razy piętą wyciskamy, nie palcami, tylko piętą wyciskamy do sufitu. No i ona mi, widzicie, fajnie gumi nie zjeżdża. Bardzo często zdarzyło się, że dziewczynom się ta guma roluje, podwija się, strzela tu pod pośladki, więc wtedy trzeba na tym kolanie, na którym klęczysz, gumę sobie włożyć pod kolano, tak? Ta noga, która klęczy, guma jest pod kolanem, więc ona nie ma opcji, żeby zrulowała się. Jest jedna opcja, że jak masz za silne pośladki, to guma strzeli. I tego wam życzę dzisiaj, żeby wam gumy postrzelały i żebyście musieli następnym razem zamówić jeszcze cięższe gumy. Uwaga, zaczynamy. Prawa piętą do sufitu.
i zepnij pupkę. Cały czas kolano jest ugięte, nie na prostej nodze, na ugiętym kolanie. I góra. Raz. Nie odkładaj, nie rozluźniaj. Dwa. Trzy. Cztery. 20 na tą nogę. 5. Dawaj. 6. 7. 8. 9. Dyszka. Jeszcze. 10. 9. 8. 7. Dobra guma. 6. 5. 4. 3. 2. Ostatni. Napnij pośladek. Zmieniamy nogę. Jedziemy. Lewa. Piętą. Raz. O, czuję, że muszę, bo odleczywko mi podjeżdża. Jedziemy. 2. 3. 4. 5. 6. Napnij. 7. 8. Dawaj. 9. Pięta. Dyszka. Wydech. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, jeszcze 2, 9 i dyszka. Normalnie bym to z chęcią z czymś połączyła, ale nie, nie dam się namówić na taki numer dzisiaj. Wybaczcie mi. I tak nieraz właśnie jest. Powiedzmy, że jutro ten sam trening bym w ogóle go zrobiła z palcem, nie powiem gdzie, powiem w nosie, bym go zrobiła i by nie było problemu, ale nie dzisiaj. Dzisiaj nie jest ewidentnie mój dzień. O, jak fajnie, właśnie tam dziewczyny rozciągamy, tak? Tak jest bardzo fajnie. Fajnie, tak czujesz tym bioderkiem, że tutaj tak pięknie się to wszystko rozciąga. I druga strona też. O, fajnie. Także jak ktoś był, wszystkie cztery treningi, dostanie gifa. Uwaga, zaczynamy. Druga seria, przedostatnia i jeszcze ostatnia seria. Potem zaczynamy. Uwaga, prawa góra, piętą do sufitu. Raz, dwa. Nie rozluźnij pośladka, jak opuszczasz, to też napinaj. 5, 6, 7, 8, 9. Dawaj, dupa spięta, dycha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ostatni. O Jezu, wiecie co, z tą gumą to mam wrażenie, że mam tutaj z 4 kilo obciążniki na nodze założone. Przygotowałam też obciążniki, zapomniałam wam powiedzieć, że jak ktoś nie ma gumy jeszcze, a na przykład ma obciążniki, to szybko raz zakładaj obciążniki i na obciążnikach sobie zrób to ćwiczenie, na kostkach. Jedziemy, lewa, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, napnij, dycha. Raz, dwa, trzy, ta noga, na której klęczysz, 4, pośladek, 5, też może boleć, 6, 7, 8, 9 i 20. Ta noga, ten pośladek, na którym klęczysz, kiedy wykonujesz na drugą nogę ćwiczenie, też jak najbardziej może boleć. Tu. To jest normalne. Też o tym wam mówię, żebyście się nie martwiły, że źle robicie. To trochę takie dwie ćwiczenie przy jednym ogniu. A propos ognia. Rozciągamy. O. Fajnie, czujemy, jak tu się nam wszystko pięknie rozciąga. I druga strona to samo. Pięknie. Uwielbiam. Jeszcze lubię, jak tam w tle zawsze te dziewczyny takie w bikini po plaży sobie latają. Super, to jest takie. To jest, słuchajcie, młodość. Z tego trzeba korzystać, jak można. Nie zazdrościć kobietom, tylko patrzeć na piękno, podziwiać, dążyć do tego piękna też, a nie tylko marudzić, narzekać i obgadywać i wytykać palcami. Kobieta kobiecie powinna koronę poprawić, jak jej spadnie. Bo z
Ostatnia seria i kończymy trening. Lecimy. Prawa noga. Pięta do góry. Kolano ciągle ugięte. Włóż sobie gumę pod lewe kolanko i prawa do góry. Jedziesz. Raz. Dwa. Dawaj. Każdy ruch taki. Przytrzymaj. Trzy. Przytrzymaj. Cztery. Pięć. Napnij. Sześć. Pięta do sufitu. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dyszka. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Jeszcze dwa. Ostatni. Super. Zmieniamy nogę. I lecimy. Góra. Raz. Dwa. Trzy. Napnij. Cztery. Pięć. I oszczędzaj się. Sześć. Już kończymy. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dyszka. Napnij pośladek. Raz. Napnij. Dwa. Zatrzymaj. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Ostatnie. Dwa. Dziewięć. I dycha. No dobra, ta guma, słuchajcie, to taka lazurowa, turkusowa. Bardzo fajna guma. Normalnie miałam wrażenie, że ze 4 kg mam na każdej nodze obciążników. Rozciągamy, zaraz się z Wami rozłączam. I kończymy dzisiaj. Mamy tu dziewczyny ze sobą. Ciężkie to było, nie ukrywam. Zziajałam się z